Nie ukrywam, że patrzycie na człowieka, który jest bardzo głodny pracy w szatni, bardzo głodny takiej adrenaliny stricte trenerskiej i myślę, że będzie to widać nie tylko na początku mojej pracy w Podbeskidziu. No, nie będę oszukiwał, że spotkał mnie ogromny zaszczyt, kiedy otrzymałem pierwszy telefon od pana prezesa i to była taka sondażowa rozmowa, nie było jeszcze żadnych konkretów. I wstępnie gdzieś tam spotkaliśmy się wspólnie no, przy decyzji raczej, gdyby coś doszło, to jak najbardziej jestem chętny do podjęcia rozmów. Natomiast konkrety nastąpiły później i no, nie będę ukrywał, że to jest takie miejsce dla mnie szczególne, któremu nie wypada odmówić. Nie chciałbym się wdrażać w szczegóły, ponieważ wiele jest informacji takich, które szatnia otrzyma jakby w pierwszy dzień naszego spotkania, czy tam w kolejnych następnych. Przede wszystkim zorganizowanie sobie własnego sztabu szkoleniowego, opartego na sprawdzonych ludziach, na sprawdzonych specjalistach w danych dziedzinach, danych obszarach funkcjonowania w piłce nożnej. Dobór kadry oczywiście no, najważniejszy w tej chwili. Pracujemy nad tym, nie ukrywam, że jesteśmy nawet przez całe święta, byliśmy w kontakcie nie tylko ze swoim sztabem szkoleniowym, ale także z działem sportu i ciągle gdzieś tam jakieś analizowaliśmy nowe nazwiska, które pojawiały się w celu wzmocnienia zespołu. Nie ukrywam, że tutaj przy doborze, przy selekcji będzie rolę zasadniczą odgrywała mentalność danego zawodnika. Nie tylko umiejętności techniczno-taktyczne, nie tylko jego przygotowanie fizyczne na odpowiednim poziomie. No, biorąc pod uwagę cel, jaki mamy na tę rundę, no wiadomo, o co walczymy, wiadomo, co chcemy osiągnąć w tej rundzie. I nie ukrywam, że tutaj ten czynnik jest chyba dominujący. Myślę, że nie tylko tamto doświadczenie. Doświadczenie również pracy. W ostatnich 5 latach miałem przyjemność pracować w klubie ekstraklasowym, oglądać prawie każdy trening. Wcześniej trenera Jacka Zielińskiego, w ostatnie 3 lata trenera Michała Probierza. Od każdego z tych trenerów no, można się naprawdę było wiele nauczyć, chociaż są to zupełnie dwie inne jakby szkoły prowadzenia drużyny. Z każdej można dla siebie coś tam zaczerpnąć. Kontakt z zespołami ekstraklasy, obecność na meczach, analizowanie polskiej ligi. No i przede wszystkim coś, co mnie najbardziej przez te ostatnie lata zajmowało, to jest wprowadzanie, pomoc przy wprowadzaniu młodych zawodników na wyżyny, na poziom profesjonalnego uprawiania piłki nożnej. Więc to były takie rzeczy, które bardzo mnie wzbogaciły. Poza tym w międzyczasie, którego nie marnowałem przez te lata, mam nadzieję, ukończyłem kurs trenera edukatora, więc również jestem na bieżąco, jeżeli chodzi o trendy w piłce nożnej, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, jeżeli chodzi o szeroko rozumianą medycynę sportu, piłki nożnej. Także dobór sztabu również jest jakby pod tym kątem. No i samo funkcjonowanie, zarządzanie ludźmi. Wydaje mi się, że mając pod sobą nie zawodników, ale trenerów, którzy na co dzień pracują z grupami młodzieżowymi, wydaje mi się, że nabrałem troszeczkę doświadczenia takiego większego i jeżeli chodzi o zarządzanie, jeżeli chodzi o przywództwo szeroko rozumiane, wydaje mi się, że wrócił troszeczkę inny Robert Kasperczyk niż odchodził z Podbeskidzia. Powiem to, nie wiem czy to jest nieskromne, ale wydaje mi się, że ja się czuję no, lepszym trenerem niż odchodziłem wtedy. Nie tylko funkcjonowanie i praca w Krakowie mnie tego nauczyły, ale również obecność w kilku klubach na niższym szczeblu. Najlepiej to, o co pan pyta, zobrazowała moja małżonka, która w drugim dniu świąt, a wczoraj już była apogeum, stwierdziła, że już zacząłem jej odpływać. To znaczy, no już praca mnie w Podbeskidziu tak zaczęła pochłaniać, że ja już straciłem głowę, jeżeli chodzi o okoliczności, o jakieś rzeczy, które mógłbym widzieć dookoła siebie, nawet swoją najbliższą osobę. Także też będę musiał nad tym oczywiście popracować, żeby to szło symultanicznie. Dałem radę kiedyś, dam radę w tej chwili. Czego sobie może życzyć trener pracujący w ekstraklasie? Spełniło się jedno z jego marzeń.
Marzenia mają to do siebie, że się spełniają lub nie. Moje się spełniło. I teraz ode mnie zależy, czy będę to marzenie pielęgnował, czy po prostu go zlekceważę. Na pewno tej drugiej opcji nie biorę pod uwagę. Jestem niesamowicie zdeterminowany również fachowością mojego sztabu, tym, jakie mam tutaj zapewnienia, jeżeli chodzi o organizację, jeżeli chodzi o finanse, więc tutaj na tym jakby obszarze nie mamy się czego martwić. Tutaj trzeba po prostu wejść jak szeryf do salonu być może i zacząć pracę. Nie ukrywam, że najlepiej czuję się w szatni, najlepiej czuję się na boisku. Tyle. Czekam na dzień 2 stycznia, jak na początek czegoś nowego i czegoś fajnego.